Tarnobrzegu na placu Bartosza Głowackiego 87 żołnierzy z 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej złożyło przysięgę wojskową. Słowa roty wypowiedzieli w obecności przedstawicieli władz wojewódzkich, samorządowych, kombatantów, rodzin oraz mieszkańców. Była to 8. przysięga wojskowa, jaka miała miejsce w tym roku i 44. w historii 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, wieńcząca 16-dniowe szkolenie podstawowe. W wydarzeniu terytorialsom towarzyszyła asysta honorowa wystawiona przez 3. Podkarpacką Brygadę Obrony Terytorialnej imienia pułkownika Łukasza Cieplińskiego, pseudonim Pług, oraz Orkiestra Wojskowa z Rzeszowa. To szczególny dzień nie tylko dla żołnierzy, ale również dla mieszkańców całego województwa, którzy mogą być dumni, że mają pośród siebie profesjonalistów gotowych do obrony o każdej porze dnia i nocy. Żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, jesteście szczególnie związani ze swymi regionami i społecznościami. Wsparcie lokalnych władz pozwala nam szkolić się i podnosić swoje zdolności bojowe. Cieszę się, że jesteście gotowi służyć ojczyźnie, stojąc na straży wolności i bezpieczeństwa Polaków. Przysięga wojskowa to jedno z najważniejszych oraz najbardziej podniosłych wydarzeń w życiu każdego żołnierza, która wyraża się wysokim zobowiązaniem wobec ojczyzny i narodu polskiego. Jest to zarówno bardzo ważny czas dla żołnierzy, ale również dla ich rodzin i bliskich, których tego dnia nie mogło zabraknąć. W ich obecności słowa roty przysięgi wojskowej wypowiedziało 87 rekrutów. Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam. Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej. Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej. Bronić jej niepodległości i granic. Bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji. Stać na straży Konstytucji. Strzec honoru żołnierza polskiego. Strzec honoru żołnierza polskiego. Sztandaru wojskowego bronić. Sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej ojczyzny. Za sprawę mojej ojczyzny. Potrzebie krwi własnej, ani życia nie szczędzić. Potrzebie krwi własnej, ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg. Tak mi dopomóż Bóg. Wypowiedziane dziś słowa przysięgi to zobowiązanie do służby ojczyźnie. To obietnica, że swoje siły, energię i umiejętności, swój czas i swoje możliwości jesteśmy gotowi poświęcić na obronę kraju, na chronienie i wspieranie w potrzebie jego obywateli. Dziękujemy kadrze instruktorskiej za zaangażowanie i wkład wniesiony w przekazywanie wiedzy. Rodzinom, bliskim i znajomym dziękujemy za udzielone wsparcie. Jak mówił pułkownik Michał Małyska, dowódca 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, przysięga jest ważnym zobowiązaniem wobec ojczyzny. Mam nadzieję, że ta doniosła chwila bardzo głęboko zapadnie w waszej pamięci. Będziecie razem z nami realizować misję Wojsk Obrony Terytorialnej. Wasze talenty, zainteresowania oraz realizacja szkolenia programowego będą budować potencjał bojowy brygady. W myśl motta naszej formacji bądźcie zawsze gotowi, zawsze blisko. Blisko społeczności oraz ziemi, na której żyjecie i jesteście gotowi wspierać mieszkańców z najwyższym poświęceniem. Drodzy żołnierze, z okazji złożenia przysięgi wojskowej serdecznie wam gratuluję. Życzę sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. W uroczystościach na placu Bartosza Głowackiego wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich i lokalnych. Mottem terytorialsów jest hasło: zawsze gotowi, zawsze blisko. Oddaje ono misję WOT-u, która polega na obronie i wspieraniu lokalnych społeczności. W czasie pokoju żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej działają na terenie swojej małej ojczyzny. To jest waszym głównym atutem. Pełnicie służbę w miejscu swojego zamieszkania, znacie teren i lokalne społeczności. Zarówno na terenie powiatu tarnobrzeskiego, jak i miasta Tarnobrzega mogliśmy zawsze na was liczyć. Cieszę się, że w szeregach podkarpackich terytorialsów wstąpili kolejni żołnierze. Gratuluję złożonej wojskowej przysięgi.
niech będzie drogowskazem, w którym kierunku powinien podążać w swoim życiu człowiek. Wydarzenie zakończyła defilada. Prowadzi ją dowódca uroczystości, major Tomasz Jajko. Przed Państwem kompania honorowa 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, którą dowodzi kapitan Łukasz Ulanicki.